ale tak umiarkowanie, spokojnie, musi się wypadać, wyszumieć, ale tutaj burza się dopiero zaczyna, słuchajcie. Muszę powiedzieć, że część kibiców, tu szczególnie niemieckich, mamy karne, to co dzieci kochają najbardziej. Mamy konkurs rzutów karnych, 11 loteria, niesamowita sytuacja, słuchajcie. Nie każdy da radę na to patrzeć, zobaczcie, chłopcy zakrywają. No, sympatie chyba są podzielone, część tutaj zawodników z Niemiec sympatyzuje za Szwajcarią, część kochani sympatyzuje no, oczywiście za Polską i co ja mam wam mówić? Słuchajcie, rzutów karnych nie będę nagrywał telewizora, po to, abyśmy nie praw UEFA tutaj nie zachwiali, dlatego że nie jesteśmy tym, kochani, zainteresowani. Natomiast pokażę wam reakcję chłopców. Zresztą ja powiem szczerze, też bardzo słabo znoszę takie emocjonalne historie. Jak wiecie, często gdzieś w piłce ręcznej nie oglądam końcówek tie-breaków w siatce. A rzuty karne, szczególnie gdy w grę wchodzi naprawdę kawał polskiej historii, kochani, po pięknym wyrównaniu Szakiriego będziemy mieć rzuty karne. Słuchajcie, kochani, przez chwilę myślałem, że nie będę miał racji, mówiłem o tym, że będzie remis, że mam takie przeczucie, natomiast myślałem, że tu będzie remis bez bramek 0-0, natomiast w Niemczech typowałem wynik 1-1, natomiast obróciło się odwrotnie, tutaj jest 1-1, tam było 0-0. Piotruś, powiedz mi, czy oglądasz rzuty karne na miękko, czy tak nie do końca? Spokojnie, nie na miękko. Czyli mamy to samo, ja mam dokładnie. Ja powiem, że będę w ogóle nie patrzył w telewizor, ja nie chcę patrzeć, będę patrzył, słuchajcie, po minach naszych kibiców. Słuchajcie, część z naszych drużyn polskich jest tutaj z nami, część nie, część jest w innym miejscu. Natomiast zobaczcie, ustawili się już w kółko, także za moment rzuty karne. Rzuty karne według, kochani, stacji naszego programu YouTube u Szabełków. Co prawda my dzisiaj w gościnie jesteśmy w Görlitz. Muszę wam powiedzieć, że jeden mecz już w Niemczech oglądaliśmy, który przyniósł nam duże szczęście. Było to na otwarcie Mistrzostw Euro. Graliśmy w Hanower, wygraliśmy wtedy 1-0. Po asyście Błaszczykowskiego Milik strzela gola i wtedy, kochani, zapisaliśmy pierwsze punkty w fazie grupowej. Myśmy ten mecz, jak pamiętacie, oglądali w Hanower, natomiast na dużo większym spokoju jak ten. Zawsze kiedy są mecze o stawkę, Gucior coś tam sprawdza w mecie, zawsze kiedy są mecze o stawkę, kochani, to te emocje są dużo wyższe. Właśnie losują, kto będzie rozpoczynał strzelanie, kto w bramce, czy najpierw, przepraszam, najpierw bramkę losowali, przepraszam. Gramy po bramkę po lewej, teraz losujemy, czy lewy, czy kto strzela pierwszy. Jak wolisz, lepiej strzelać, czy gonić wynik, czy zaczynać? Gonić lepiej? No to słuchajcie, to powodzenia. Ostatni raz pytamy, kto wygra? No nie wiem, patrz teraz, są karne. Ja na to nie patrzę, kochani, nie dam rady, zobaczcie. Chcę tylko zobaczyć, kochani, kto. Zobaczymy. Polska! 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 No nie wiem, oglądaj! Kocha kudełekarka Milika. Głośno tutaj macie, naprawdę mocno się dzieje, kochani. Jest, słuchajcie, część sympatii tutaj drużyn kibiców niemieckich za stać, czyli za Szwajcarią. Natomiast uwaga, kto zaczyna, ja tylko zobaczę, kto zaczyna. Ja nie patrzę, nie mogę. Kilka minut, wszystko jasne, kochani, kto dalej? Polska czy Szwajcaria? Polska czy Szwajcaria? Dwóch bramkarzy w roli głównej, Fabiański, Zomer. Słuchajcie, jeden i drugi z wielką klasą, z wielką umiejętnością. No, przy kim szczęście dzisiaj. Słuchajcie, kilka można, to też szczęście, także zaraz patrzymy. Wszyscy na emocjach. Ja nie patrzę, tak jak mówię, w telewizor. Słuchajcie, kto pierwszy w bramce?
No tam przestaje padać, słuchajcie, ale... Gonimy? Oni pierwsi? Oni pierwsi. To lepiej? To lepiej czy gorzej? Lepiej? Szwajcaria. Teraz kochani my. Polska! Ja myślę, że w tej chwili taki dopis jest wszędzie, kochani. Niesamowita przygoda przed nami. Piłkę ustawia Lewandowski. Uwaga. Słuchajcie, w jednej drużynie nawet są piękne okna, są podzielone sympatie. Jedni kibicują Szwajcarii, drudzy Polakom, ale zwróć uwagę, że podzielone są. Ten kolega numer 10 Polska, ten z boku Szwajcaria, także mamy też sympatyków, patrzcie, tu mamy sympatyka, uwaga. Polska! Niesamowite, powiem wam. Patrzcie, mam gęsiora. Polska. Milik to. Kuda Milik. Spokojnie zobaczę. Słuchajcie, telewizora nie pokazujemy. Po rękach ja cię kręcę. Strzelił Milik, brawo. Polska. Mamy trafioną bramę Szwajcarów. Shaqiri razy dwa dzisiaj. Polska! No Gliku strzela. Nie patrzę na to. Jest, Gliku. Już patrzę, brawo, Gliku. O Jezu, jaką dzinę sieknął Glik. Jest, Glik. Jeden Milik, jeden Glik. Polska! Strzelają Szwajcarzy, uwaga! Fabian! Podciął panienkę, słuchajcie, Szwajcarzy gol. Niesamowite, ja wiem, że tu jest głośno, ja wiem, że nic nie słyszycie, ale takie odcinki, kochani, na kanale się za często nie pojawiają. Wspaniały moment, kochani. Brak mi słów. Trafiamy, Gutek powiedział, trafiamy, bronimy, wygrywamy. Fajny scenariusz. Ale wiesz, że ja mówiłem, że będzie remis i w ramkach. Strzelaj, krzycz Polska. Do piłki podchodzi Błaszczykowski.
Waszczykowski, słuchajcie, przy piłce, uwaga, uwaga. Zrób to razy dwa, Shakiri zrobił razy dwa. Wierzymy w ciebie, Jakub. To jest ten moment, jest! Jeden karny, jeszcze jedna bramka. Jedna bramka nas dzieli od tego momentu, jest! Nie pokazujemy tych bramek, kochani, nie chcemy praw autorskich, naprawdę. Chcemy wam pokazać klimat, atmosferę. Ostatni karny. Fabiański! 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 Nie udało się, to teraz skończymy. Teraz to kończymy. Ta bramka załatwia sprawę. Kto bierze tego karnego? Kto? Kto? Jak myślicie, kto? Kto? Piszek. Krychowiak idzie, kochani, Krychowiak idzie. Krychowiak idzie dać nam historyczny moment, czy to się uda. Zobaczcie. Krychowiak! 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 Uwaga, zobaczcie, czy to się stanie teraz. Jest! Oni to dali, brawo! 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 Polska! Biało-czerwoni! 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 Brawo, gratulacje, niesamowity moment, kochani. Gratulujemy serdecznie w takich chwilach, kochani. Niesamowita historia, jestem tak dumny. Dziękujemy! 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 Słuchajcie, muszę świeżego powietrza. Niesamowita rzecz się tutaj stała, kochani. Przypominam, że te karne, to wszystko nagrywamy w trakcie turnieju w Görlitz, turniej Skoda Master Klisze, turnieju, który rozgrywamy, kochani. Dmuchaj wietrze, dmuchaj. Nie mam. O Jezu, ja nie mogę. To jest jak dla mnie za dużo emocji. Nie wiem, co wam mam powiedzieć. Ja nie jestem wspaniałym komentatorem typu Zimo, kochani. Ja w takich sytuacjach wolałbym milczeć. Straszne emocje ze mnie zeszły. Potrzebuję teraz dużo tlenu. Dmuchaj wietrze, dmuchaj. Ale emocjonalnie, kochani, przeżyłem te jedenastki, występ naszej reprezentacji. Słuchajcie, kochani, nie wiem, czy zawody uda nam się dograć, dlatego że dosyć mocno chmury zaciągnęły. Ten deszcz pada, pada i pada. Słuchajcie, z tego co wiem, grali. Słuchajcie, dziękujemy za doping, dawać piątkę. Dziękujemy za doping. Dziękujemy za świetny turniej dzisiaj, naprawdę super graliście. Nie wiem, czy jeszcze pogramy. Nie wiem, myślę, że pogramy, a może nie. Ale mimo wszystko dzięki. Wy zagraliście świetnie, nasza Polska zagrała świetnie. Powodów do radości wiele. Wycisza mi się już, kochani, troszeczkę oddech. Wracam do siebie. Mówię, bardzo to, kochani, przeżyłem. Cieszę się strasznie. Spodziewałem się, że Grosicki strzeli pod cinkę. Dawaj, chodź tu ze mną. Taką czołóweczkę sobie zrobimy. No nie wiem, co mam wam powiedzieć. Naprawdę muszę powiedzieć, że ogólnie jestem przedumny, że jestem Polakiem. Natomiast w takich chwilach, kochani, mam flagi reprezentacji Polski zawieszone w szybach. Myślę, że pojeżdżę trochę po Görlitz na koniec z tymi naszymi flagami. Może od kogoś dostaniemy, kochani, piątkę, może jakieś gratulacje w imieniu naszego kraju. Natomiast muszę wam powiedzieć, że zrobiliśmy niesamowitą robotę. Historyczny moment. Nieprawdopodobna duma mnie rozpiera. Naprawdę. I to wszystko tu na turnieju Görlitz Skoda Master Klisze w dniu, w którym to nasi Polacy tworzą historię, tą wspaniałą historię na teraz. No, tak jak mówię, szanuję, kocham Orły Górskiego, kocham tamtą historię, tamten czas. Natomiast jesteśmy bardzo spragnieni tej nowej historii. Natomiast idę w tym momencie, kochani, zobaczyć, czy zawody dogrywamy, czy nie. Jeszcze raz dziękuję wam pięknie. Ten odcinek jest jakby
kwintesencją tego wspaniałego roku 15-16, który się kończy. Oczywiście od wczoraj są wakacje. Do zobaczenia, trzymajcie się. Jak będą jeszcze odcinki z turnieju, to będą. Natomiast nasza relacja z meczu Polska-Szwajcaria dobiega końca. Polacy, dziękuję, kochamy Was bardzo. Widzieliście przed chwilą, tak jak to tu się w tej szatni odbyło, tak myślę w wielu polskich domach i nie tylko. W restauracjach na całym świecie. Nasza Polonia jest mocno rozbita, natomiast w takich chwilach potrafimy się zjednoczyć. Jeszcze raz, kochani, dziękuję pięknie. Do zobaczenia, trzymajcie się, pa.